Dawid, chyba to, co nie wyszło wczoraj, to chyba udało się już dzisiaj. Cóż, powiem tak, dzisiejszy plan na dzisiejszy dzień był po prostu przyjść i oddać normalne skoki. Po tym wczorajszym niemiłym dla mnie incydencie, gdzie ten skok w finałowej serii był dość mocno zepsuty, po czymś takim po prostu trzeba przyjść na skocznię i robić dalej swoje, walczyć tak naprawdę na nowo, jest nowy dzień. I z takim założeniem dzisiaj tu przyszedłem i myślę, że to po prostu zrealizowałem. Te skoki od samego początku były na przyzwoitym poziomie. Wiadomo, że tam jeszcze jest parę rzeczy do dopracowania, ale to już jest na tą część przed świętami. A póki co po prostu przyszedłem, zrobiłem to, co potrafiłem na takim stabilnym poziomie i koniec końców z tego dnia jestem zadowolony. A z całego weekendu w Engelbergu jesteś zadowolony? Jak najbardziej. Zarówno ze swoich skoków, mimo tej jednej wpadki, to bardzo pozytywnie bym to ocenił. Było dość dużo fajnych, dobrych skoków. To też zapowiada się dobrze na przyszłość, na przyszłe konkursy. Wiem, że stać mnie na walkę o te najwyższe lokaty. A to, że gdzieś tam się zdarzył błąd po drodze, to jest takie ryzyko sportu, że czasem nie wyjdzie i po prostu teraz trzeba się jeszcze bardziej skupić na swojej pracy, żeby tą formę ustabilizować na jeszcze wyższym poziomie. Już myślisz o turnieju 4 skoczni, czy na razie o odpoczynku i świętach? No na razie jeszcze mamy do turnieju chwilkę czasu, jeszcze mamy przed świętami obóz, jeszcze coś zdążymy potrenować, poszlifować troszeczkę te swoje umiejętności. Będzie też chwila czasu odpoczynku na same święta, Mistrzostwa Polski, także no na razie jeszcze myślami do turnieju nie wybiegam. A czym jest dla Ciebie turniej? Jest to jakąś ważną imprezą? No, turniej oczywiście, że jest ważną imprezą, ale tak jak każdy inny konkurs, trzeba przyjść i skakać swoje, więc tutaj jakby samą receptą na skakanie na turnieju czy na każdych innych zawodach jest po prostu wypracowanie sobie solidnej podstawy. Dziękuję, Dawid, i miłego wypoczynku życzę. Dzięki.